Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, CryptoMasters. Dzisiaj chciałbym pogadać krótko z Tobą o podatkach, o tym, jak działa ten nasz wesoły system, nasze państwo. Trwa kampania wyborcza w Polsce, jedni atakują drugich, a drudzy atakują pierwszych. I oczywiście każdy się wybiela i mówi, że ci drudzy są najgorsi. A myślę, że środowisko kryptowalutowe to jest to środowisko tutaj no zdecydowanie najbardziej świadome tego wszystkiego, co się dzieje, jak to przede wszystkim działa w tym patologicznym systemie. Na początku informacja, że w najbliższych dniach poprowadzę webinar niespodziankę, podczas którego powiem, jakie są nowości w kilku projektach, m.in. w Lisku, w IOCie, w Experti i ogólnie, co się dzieje ostatnio na rynku, bo w sumie trochę nowych, ciekawych rzeczy się dzieje, a przy okazji każdy z uczestników tego webinaru dostanie od nas prezent. Coś, co przygotowywaliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni i po prostu każdy, kto tam będzie, dostanie link do pobrania tego prezentu, więc myślę, że warto być. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem, także możesz teraz kliknąć i się na niego zapisać. No i dobra, podatki. Otóż podatkowa rewolucja od przyszłego roku, jak donosi m.in. In Poland, ale tak naprawdę wszystkie rozmaite portale. Rewolucja, co ciekawe, pod hasłem polityki 3P, czyli przejrzystość, prostota i przyjazność. I teraz, co jest bardzo przyjazne? Kilka przykładów, co to dla polityków znaczy przyjazność. Pierwszy przykład przyjazności jest taki, że jeżeli masz ochotę prowadzić firmę swoją nie w Polsce, tylko na Malcie, w, nie wiem, w Chinach, w Japonii, w Niemczech, gdziekolwiek tak naprawdę, bo po prostu taki masz kaprys, no to niestety, ale podatek od wyprowadzki 19%. Oczywiście trochę się trzeba postarać, bo trzeba przekroczyć 2 miliony złotych w Twoich udziałach, majątku i tak dalej. Czyli na szczęście jeszcze dla zwykłego Kowalskiego nie jest to jakieś obciążenie, ale ten kierunek no, będzie jak ze wszystkim ogólnie. To jest tak jak z płatnością gotówką. Najpierw było na przykład, że 15 tysięcy euro można najwięcej płacić gotówką, jeśli kupowałeś coś jako firma. Teraz już 15 tysięcy złotych, bo się zmniejszyło. Więc to, że tutaj jest 2 miliony złotych, trzeba mieć majątku, żeby zapłacić 19% od wyprowadzki. Czyli wyobraź sobie, masz na przykład biznes i masz w tym biznesie, powiedzmy, bazę danych wartą według fiskusa 2 miliony złotych. I teraz nagle Twoja firma polska się przenosi i będzie firmą maltańską, bo stwierdzasz, że tam jest bezpieczniej, fajniej, sympatyczniej, tam Ci urzędnicy pomagają, a nie utrudniają życie. No i nagle się okazuje, że polski urząd w związku z tym żąda od Ciebie 380 tysięcy złotych. No trochę uprościłem te wyliczenia, ale no, rząd wielkości się mniej więcej zgadza, bo to trochę z innej strony się powinno liczyć, no ale nieważne. Chodzi o to, że 400 tysięcy na przykład płacisz podatku, czy 350 za to, że no za nic, po prostu za nic, bo nie wolno ci, bo niby jest wolny świat, no ale tak nie do końca. I to jest pierwszy przykład przyjazności. Także tutaj ja bym się nie podniecał tym, że a dobra, 2 miliony to mnie nie dotyczy, bo nie mam takiego biznesu na przykład. Poczekajcie rok, dwa, trzy, 4 i zobaczymy, że co roku te kwoty się tu będą zmniejszać, aż któregoś dnia się okaże, że Twój wujek pracujący w Niemczech albo w Holandii musi ze swojej wypłaty 2000 euro odprowadzać 19% jeszcze dla polskiego rządu. To jest kwestia czasu. To jest pierwsza przyjazność. Jaka jest jeszcze kolejna przyjazność? Na przykład do tej pory w niektórych okolicznościach przy prowadzeniu kilometrówki i tak dalej mogłeś sobie odliczać 100% wrzucać w koszty tego, co było związane z samochodem firmowym. Czyli leasingowałeś samochód na firmę, kupowałeś paliwo, kupowałeś części, naprawy i tak dalej. No i jak prowadziłeś ładnie kilometrówkę, czyli jak debil notowałeś skąd, dokąd jechałeś, ile minut Ci to zajęło, czy bardziej ile kilometrów przejechałeś i dlaczego i po co, no to mogłeś sobie ładnie poodliczać. A teraz twierdzili, że no, będzie takie uproszczenie, prostota teraz będzie, więc nie będzie tych kilometrówek, bo nie ma potrzeby, bo i tak już nie będzie można 100% wydatków zaliczać, a tylko 50%. Czyli kupujesz auto za 100 tysięcy, a Twoim realnym kosztem dla fiskusa jest 50. A co z drugimi 50? Nie wiadomo. Nie wydałeś, a jak wydałeś, to nieważne. To trudno. Twoja strata. Czyli tak naprawdę realnie na takich 100 tysiącach, jak kupujesz auto za 100 tysięcy, jesteś dodatkowe kilkanaście
tysięcy w plecy. Brawo, to jest drugi przykład przyjazności. Co dalej, jaka dalsza przyjazność? W przypadku używania samochodów prywatnych tylko 20%, czyli wyobraź sobie, że prowadzisz firmę, masz auto prywatne, czyli z zewnątrz, czyli powinno to cieszyć ogólnie, że ty jesteś taki rozsądny, że nie kupujesz nowego auta na firmę i nie wrzucasz sobie tego w koszty, a przynajmniej tych 50 marnych procent teraz już, tylko że ty swoje własne, prywatne auto używasz w celu prowadzenia firmy. I w nagrodę możesz wyliczyć tylko, ty tylko będziesz mógł wliczyć 20% tego w koszty, czyli wydasz w miesiącu 1000 zł na paliwo, a fiskus powie nie, 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 wydałeś 200 zł. Tyle możesz sobie wrzucić w fakturę, w faktur w kosztowych i tak dalej. Przyjazność po raz trzeci. Co dalej? Jest oczywiście przyjazność po raz czwarty. W leasingu będzie obowiązywał limit 150 tysięcy złotych, czyli jeżeli nie daj Boże, twój biznes się uda, będziesz robić coś, co daje ci fajne pieniądze i będziesz mieć ochotę sobie kupić Teslę za 300 tysięcy powiedzmy, to sorry, ale nie. Tylko jest limit do 150 tysięcy, także no, to co kupisz powyżej, to i tak już nie wliczysz tego w ogóle w koszty. Także to jest inteligentny, znaczy i taki idealny przykład tej polskiej mentalności. Ona jest tak głęboko zakorzeniona, że właśnie jak komuś lepiej wychodzi, to trzeba go dodatkowo dojechać. Bo ja się pytam, gdzie tu jest równość i uczciwość, że jeżeli ty sobie zapracujesz na Teslę, i cię stać, albo na auto za, nie wiem, na milion, kupisz sobie Ferrari, to czemu ktoś inny, kto nie pracował tak sprytnie jak ty i jeździ autem za 10 tysięcy, czemu on może całe te 10 tysięcy wrzucić w koszty, znaczy teraz i tak już połowę tylko, a ty z tego miliona, który wydałeś, możesz wliczyć 150 tysięcy, czyli 85% nie możesz wrzucić w koszty. To jest tępienie bogactwa, tępienie tego, żeby obywatele byli samodzielni, żeby byli zaradni i tak dalej, i tak dalej. Tak samo zresztą jak ten podatek, że od wyniesienia się, 2 miliony. Czemu jak ktoś ma biznes warty 2 miliony, to jest gorzej traktowany niż ktoś, kto ma biznes warty 1,5 miliona? No bo widzisz, jak masz biznes za 1,5 miliona, to nie płacisz podatku od wyprowadzki, a jak masz biznes warty 2 miliony, to płacisz już 19% z tego. To gdzie tu jest równe traktowanie obywateli? Gdzie jest równość? Czyli co, jak, nie wiem, jak będziesz na przykład, no nie wiem, sikać w lesie, to co, oni sprawdzą twoje dochody i powiedzą, że no, jak ty jesteś bogatszy, to płacisz 20 tysięcy kary za sikanie w lesie, a jak jesteś biedny, to płacisz 100 zł. To jest uczciwe traktowanie, bo jak ktoś sobie lepiej radzi w życiu, to trzeba go bardziej dojechać. No, to jest, jakie to jest polskie, takie polaczkowe przez małe P. Więc mamy przyjazność, to, czyli 4P, bo to jest jeszcze ta polaczkowość w tym wszystkim. Także przyjazność z każdej strony. Nowe ustawy mają 150 stron i 200 stron uzasadnienia. Także widzisz, dzieje się. Jest oczywiście podatek od kryptowalut 19%. Co akurat pozytywne, że nie ma tego podatku, gdy wymieniasz jedną kryptowalutę na drugą. Czyli jeżeli kupujesz Ethereum za Bitcoina, to nie dotyczy cię opodatkowania. Natomiast z tego, co na razie jakby jest gdzieś tam, wydaje się logiczne, to polega to na tym, że jak będziesz wymieniać Bitcoina na przykład na fiaty, to płacisz z tego 19% podatku i tak samo, jeżeli ktoś przekaże ci Bitcoina, czyli jak ja ci wyślę Bitcoina taką ilość o wartości na przykład 10 tysięcy złotych, to powinieneś 1900 zł z tego opodatkować. No, czy ludzie to będą robić, czy nie, to praktyka pokaże. No myślę, po to ludzie wchodzą w Bitcoina, żeby właśnie niekoniecznie się spowiadać z tego, co robią. Natomiast no, fiskus już oczekuje, przynajmniej jest klarownie wiadomo, o co chodzi i jak płacić te podatki. Natomiast to, że ich jest i będzie coraz więcej, to zobaczymy. Niby jest jakaś pozytywna zmiana, że CIT będzie obniżony z 15 do 9%, ale u przedsiębiorców, którzy zarabiają na skomercjalizowaniu swojej działalności badawczo-rozwojowej. I powiem szczerze, szkoda mi było czasu, żeby szukać, co to oznacza, bo tyle miesięcy było zapowiadane, że podatek dochodowy dla spółek się zmniejszy do 9%, a teraz już magicznie się dodatkowe warunki pojawiły,
Więc no mnie akurat to na tyle nie interesuje, bo ja tam w obniżanie podatków z założenia nie wierzę. Także jak zobaczę, to uwierzę. Dlatego ja nawet nie szukałem, jakie są dokładnie te warunki, co to znaczy skomercjalizowanie swojej działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast na 100% na luzaku sobie to wygooglujecie, jeżeli Was to akurat interesuje. Tak czy inaczej, przyjazność no, na pełnej, można powiedzieć. Jak widać, przejrzystość, prostota i przyjazność. Brawo. Widzę takie billboardy, jadę sobie samochodem i jest billboard na przykład. Najpierw jest billboard, że tam PiS ukradł miliony, a ceny wciąż drożeją, ale od paru dni się pojawiły kontrbillboardy. Dziś widziałem taki billboard, że PiS wziął miliony złodziejom i dał biednym dzieciom, czy coś takiego. I to robi, jak rozumiem, druga ekipa w tej samej szacie graficznej i tak dalej. Ogólnie to jest śmieszne, ponieważ zastanawianie się, którzy z nich są lepsi, to jest absurd. To jest po prostu rozkminianie, czy lepszy jest Hitler, czy Stalin. To jest paranoja. To, jak widzę te dyskusje w internecie, że ktoś tam mówi, nie podoba mi się rząd PiSu, a ktoś mu odpisuje, a ty jesteś platformersem. A w innej dyskusji ktoś mówił, że no, platforma to nas okradała, a ktoś tam pisze, a bo ty jesteś wstrętnym PiSowcem. I tak dalej. Trzeba zrozumieć, że jedni i drudzy to jest patologia. To są systemy niedorzeczne. One mają różne schematy swojej niedorzeczności i różne tutaj klimaty uprawiają. Natomiast no nie ma się co łudzić, że którzyś z nich mają jakieś dobro w sobie, a już na pewno nie troskę o obywatela. Jeżeli dziś widziałem ten billboard, że PiS wziął miliony złodziejom i dał dzieciom, to ja rozumiem, że ty i ja jesteśmy złodziejami, bo skąd oni te miliony wzięli? No, oni je nam biorą codziennie, właśnie w postaci tych podatków, które są nieskończenie coraz większe. Rok w rok, tak naprawdę niezależnie od tego, kto rządzi i co tam jedni z drugimi się będą przepychać i pociskać farmazony nawzajem na siebie, to prawda jest taka, że i jedni i drudzy, obojętnie, którzy akurat mają tę możliwość, to ją wykorzystują na maksa. Po prostu nowy podatek, nowy. I tutaj, czy na następną kadencję będzie taka partia, czy siaka, czy sraka, to nieważne, bo tego typu wiadomości jak ta, to my będziemy czytać zawsze. Po prostu, dopóki ten system będzie tak działać. Co ciekawe jeszcze, jak kupujesz na AliExpressie, kupujesz od Chińczyków, to fiskus przypomina, że jak wydajesz na przykład 1000 zł na AliExpressie, to powinieneś zapłacić z tego VAT. Dlaczego ty, skoro ty jesteś kupującym, albo dokonałeś importu? Co w ogóle jesteś importerem zawodowym? Także szaleństwo. 10% Polaków przyznaje się do zakupów w Chinach, przy średniej europejskiej 30%. Ogólnie potężne ilości. No i fiskus chce, żebyś ty płacił VAT, kupując sobie, no choćby tak jak tu jest przykładowy portfel, powiedzmy. Wchodzisz na AliExpress, kupujesz portfel za 10 dolarów i masz z tego odprowadzić VAT. To jest absurd, no ale wychodzi na to, że to jest legalny absurd, w sensie, że tak chyba trzeba. Także powodzenia w fiskusie, w szukaniu tych ludzi, którzy sobie kupili fidget spinnera za 3 dolary i nie zapłacili od tego VAT-u. Może nowe jakieś przepisy, może kara więzienia, albo coś, żeby jakoś ścigać te niepłacone podatki. Jak wiadomo, im więcej jest podatków, tym ludziom się żyje lepiej. A przynajmniej takie założenie mają politycy. Co ciekawe, Polacy złożyli 1,5 miliona wniosków o 500+, także poprawianie gospodarki zabieraniem pieniędzy jednym ludziom, żeby dać je innym, wydaje się dla nich, że działa. Rozdajmy ludziom pieniądze, kupmy ich głosy. To oczywiście funkcjonuje, to będzie funkcjonowało. Natomiast ja tu na szybko dokonałem przeliczenia dla Ciebie, ile to jest 1,5 miliona ludzi razy 500+. Ile to jest pieniędzy? To jest 750 milionów złotych miesięcznie. Miesięcznie. Skąd te pieniądze są? Czy oni, nie wiem, aż tacy oszczędni są, że oni potrafią oszczędzić na innych rzeczach 750 milionów złotych miesięcznie? No szacun by był, jeżeli faktycznie mają takie umiejętności. Natomiast obawiam się, że te pieniądze muszą być skądś wzięte, czyli od ludzi. Czyli że my, żeby mieć 500+, tak naprawdę musimy na to wydać 1500, tylko my o tym nie wiemy, bo to jest pośrednio, czyli w tym, że masło drożeje, że są coraz większe podatki pod kątem przyjazności, przejrzystości i prostoty w nowych ustawach, że właśnie tu leasingu nie można odliczyć, tu czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. I te 750 milionów trzeba jakoś wyczarować.
a tak naprawdę więcej, bo przecież ktoś te wnioski musi obsługiwać, robić te przelewy, sprawdzać, zatwierdzać, pilnować, więc to jest dużo większa kwota realnie. Więc ja się pytam, skoro Polacy dostają miesięcznie za nic, za to, że żyją i mają dwójkę dzieci, to dostają za to 750 milionów miesięcznie, to dlaczego Business Insider donosi, że długi Polaków gwałtownie rosną? Ale notorycznie, zobaczcie, w ciągu jednego kwartału, ostatni kwartał, przybyło 5,25 miliardów złotych niespłaconych w terminie zobowiązań. Więc ja się pytam, drodzy moi kochani politycy, jak to działa? Podatki są coraz większe, więc państwo jest coraz bogatsze. Ludziom coraz lepiej, bo rozdajemy im 750 milionów złotych co miesiąc. Płaca minimalna dźwigana. Ludzie mają lepsze życie, bo nie muszą pracować w niedziele handlowe. Genialnie. Genialnie to dlaczego o 5 miliardów złotych rośnie nasze zadłużenie w ciągu zaledwie jednego kwartału. Jak to magicznie działa? I podsumuję mój dzisiejszy wywód słowami Zoe Adamowicz, twórczyni projektu Neufund, opartego o blockchain, którego ja swoją drogą bardzo lubię. Nie ma żadnych szans, żeby giełdy i system bankowy w obecnym kształcie przetrwały. Blockchain i tokenizacja wprowadza nowy trend, od którego nie ma odwrotu. Przegięcie w stronę bardzo ostrego kapitalizmu sięgnęło swojego maksimum i jesteśmy świadkami walki o sprawiedliwą redystrybucję dóbr. Powinniśmy to zaakceptować. Nie ma żadnych szans, żeby giełdy i system bankowy w obecnym kształcie przetrwały. To jest tylko kwestia czasu. Ja się zgadzam z Zoe Adamowicz, ponieważ to, co się wyprawia, jest tak absurdalne, że coraz więcej osób po prostu to widzi. I to akurat jest bardzo dobra wiadomość. Jak to mówił bodajże Max Kolonko, za kimś innym chyba powtarzając, można okłamywać pewną grupę ludzi przez jakiś czas, ale nie można okłamywać wszystkich ludzi przez cały czas. I to niech będzie podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie, jak się zapatrujecie na te zmiany, jak chcecie przed nimi może uciec albo je ominąć. Napiszcie, czy płacicie podatki od zamówionych fidget spinnerów z AliExpressu grzecznie, czy odprowadzacie VAT od tego jako fachowi importerzy. No i zapraszam na webinar o nowościach w świecie kryptowalut, w projektach Lisk, IOTA Experti, na którym dam Wam niespodziankę. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem. Dzięki bardzo za obejrzenie, miłego dnia, cześć!